Dzień dobry, moi drodzy, witajcie w nowym filmiku ze stylizacjami. Wiem, że bardzo lubicie te filmiki, więc postanowiłam, że będę dalej nagrywać, ale w tym roku zrobimy coś innego, a mianowicie zamiast 5 dni, 5 stylizacji, będzie 7 dni, 7 stylizacji, czyli wszystkie stylizacje z całego tygodnia. No i lecimy z pierwszą. Dzisiaj mamy przepiękną pogodę, ja mam całkiem dobre samopoczucie, postanowiłam, że ubiorę się w takich pastelowych kolorach, bardziej pastelowych kolorach, troszkę już w stronę wiosny, bardzo bym chciała też tę wiosnę przyciągnąć, więc już Wam pokazuję co i jak. Mam na sobie golf błękitny z Zary, który Wy już doskonale znacie, bo wiele razy się w nim pokazywałam, i do tego założyłam marynarkę w stylu Balmain, którą też już bardzo dobrze znacie, właśnie taką błękitną, ze sklepu Soul Italian. Co dalej? Pasek Pinko, spodnie jeansowe ciemne, granatowe z Zary i buty z Deichmanna. Zakładam resztę i pokazuję Wam, co będzie dopełnieniem tej właśnie stylizacji. No i jestem już gotowa. Założyłam okulary, bo tak jak wspominałam wcześniej, mamy dzisiaj piękne słońce, zresztą widzicie po ścianach. Do tego granatowy płaszcz z wełny z Zary. Ten płaszcz też już doskonale znacie. I dopełnieniem jest moja tote bag od marki Furla, właśnie w takich niebieskich, granatowych, błękitnych odcieniach. Także dzisiaj, słuchajcie, prezentuję się tak. Jadę załatwić wszystkie najważniejsze sprawy, a my widzimy się za moment w kolejnej stylizacji. Prawie bym zapomniała, zapach na dziś to Jo Malone i angielska gruszka plus frezja, cudowny, świeży, idealny zapach na dziś. Mieliśmy przepiękną pogodę, świeciło słońce, a dzisiaj, słuchajcie, od rana leje. Więc ja na przekór pogodzie, dzisiaj w żywych kolorach. Mam na sobie sweterek z Zary, który już doskonale znacie. Połączenie właśnie takiego fioletu, różu z takim odcieniem bardzo, bardzo odblaskowym, który dodaje oczywiście energii. Do tego założyłam sobie szerokie spodnie, które są również z Zary, właśnie w takim odcieniu, jak widzicie tutaj na moim sweterku. Mam do tego pasek Pinko, botki Savai brązowe, zakładam resztę i pokazuję Wam, jak dzisiaj będę się prezentować. Mój zapach na dziś to Happy od marki Eisenberg, czyli właśnie podbijamy kolory i stawiamy na dobrą energię. Całość uzupełniłam tym oto przepięknym kolorowym płaszczem w odcieniach karmelu i różu. Tak jak powiedziałam, dzisiaj stawiam na kolory i na energię. I do tego torebka Elisabetta Franchi. Mam tutaj w niej dokumenty, które muszę za chwilę zawieźć. Jadę też na mały shopping. Może uda mi się coś fajnego kupić. Także dzisiaj prezentuję się właśnie tak. Kolejna stylizacja, czas start. Dzisiaj jestem w takich biało-kremowo-niebieskich barwach. Tak mnie coś naszło i mam na sobie sweterek, który kupiłam jakiś czas temu w outlecie. Do tego założyłam niebieskie, takie chabrowe właśnie spodnie z Zary, które też już doskonale znacie. Kot oczywiście, który mi jęczy, bo zaraz muszę wyjść, a ona musi dostać jedzonko. Do tego założyłam botki od Michaela Korsa, które też już poznaliście. Daję kotu jeść, ubieram się i pokażę Wam resztę. Okej. Reszta mojego outfitu dzisiejszego to jest granatowy płaszczyk z Zary oraz torebka Furla. Tak się dzisiaj prezentuję. Ta-da! Pokażę Wam jeszcze zapach, którym dzisiaj pachnę i zapraszam na kolejną stylizację. A jeśli chodzi o wybór zapachu na dziś, to będzie to oczywiście marka Dior i to oto maleństwo, przepiękne, kobiece. Kto zna ten zapach, ten będzie wiedział, o co chodzi.
No witam, witam Was cieplutko w kolejnej stylizacji. Dzisiaj mamy całkiem fajną pogodę. Wczoraj lało, ale za to dzisiaj troszeczkę przyśwituje słońce. Ja wybieram się właśnie na zakupy do lodówki. Czas najwyższy. Więc skoro mają być zakupy do lodówki, to musi być też wygodny outfit. No i słuchajcie, dzisiaj nie będzie tak kolorowo jak było wczoraj, natomiast mam na sobie sweterek, który kupiłam we Włoszech z takimi pięknymi tutaj guziczkami. Te guziczki są też, o zobaczcie, przy mankietach tutaj. Ja ten sweterek pokazywałam Wam w jednym z moich daily vlogów z Włoch. Chyba ten, w którym widać jak byłam ubrana na Wigilię. O, czyli mam na sobie właśnie ten sweterek. Do tego założyłam szare dżinsy ze sklepu Candy.tm. No i właśnie, mam na sobie moje nowe botki od Michaela Korsa. Też właśnie w takim jasnym odcieniu, z odrobiną szarości złota. Zakładam resztę i pokazuję Wam, jak wygląda mój outfit na zakupy. Okej, mogę powiedzieć, że jestem oficjalnie gotowa do wyjścia. Założyłam jeszcze na siebie ten mój kożuszek, właśnie taki beżowo-szary z Zary, który ma już kilka dobrych lat. Do tego biorę torebkę Pinko, właśnie tę limitowaną wersję. I słuchajcie, jestem gotowa, uciekam na zakupy, a my widzimy się za moment w następnej stylizacji. Zapach na dziś. Idealny, świeży, wpasowuje się w zakupy perfekcyjnie. Bardzo lubię ten zapach Jo Malone, czyli właśnie takie dopełnienie mojej dzisiejszej stylizacji. Dzisiaj naszło mnie na sukienkę, kolorową oczywiście, którą Wy już też doskonale znacie i sweterek, który też już doskonale znacie, a to dlatego, że za moment wybieram się na otwarcie pewnej kliniki, będzie to już drugie miejsce, drugie nowe miejsce w centrum Warszawy, także zapowiada się całkiem fajnie i już Wam mówię, co mam na sobie. Mam na sobie sukienkę z Zary, którą pokazywałam Wam jakiś czas temu. Na sukienkę założyłam sweterek od marki Olive and Moon, który spięłam paskiem Pinko. Tak to wygląda. Sukienka jest długa, kolorowa, z kołnierzykiem, proszę bardzo. A i założyłam oczywiście kozaki, które też już znacie, bo też już Wam pokazywałam, właśnie w takim samym odcieniu zamszowe jak mój sweterek. Zakładam resztę i lecę na imprezkę. No i teraz tak, dopełnienie mojej stylizacji będzie długi, karmelowy płaszcz od marki Holistic, płaszcz wełniany, który Wy też już doskonale znacie i oczywiście torebka Pinko w odcieniu, myślę, że pasującym do mojej dzisiejszej stylizacji. Tak się właśnie ubrałam dzisiaj, ale powiem Wam, że na zewnątrz jest trochę zimno. Świeciło słońce, teraz już tego słońca nie ma, ale nie ma co marudzić. Ja jestem kolorowa, mam dzisiaj takie kolorowe samopoczucie i będzie dobrze. A mój zapach na dziś to dosłownie resztka w tej buteleczce, ale powiem Wam, że już mam kolejną. Mam już zapas, to Desert Eden od marki Estée Lauder. Uwielbiam ten zapach. Moja dzisiejsza stylizacja totalnie odzwierciedla nie dość, że aurę za oknem, to jeszcze mój humor, czyli total black. I słuchajcie, mam dzisiaj na sobie sukienkę, mój najnowszy nabytek, z Pinko, taką dzianinową. Tylko niestety obawiam się, że będziecie ją słabo teraz widzieć, bo jest dosyć ciemno, leje deszcz, także jeszcze Wam ją pokażę. W każdym razie, sukienka jest naprawdę bardzo fajna, bo tutaj ma też takie kieszonki z dużymi, fajnymi guzikami Pinko. Widzicie, mamy też guziki przy mankietach. Do tego grube czarne rajstopy i kozaki, te militarne, też czarne, czyli tak jak mówię,
total black dzisiaj. Nawet zrobiłam sobie taką mocniejszą czarną kreskę. I lecę na spotkanie z Alicją. Jeszcze pokażę Wam, czym pachnę dzisiaj. Ubieram się w resztę. I mamy kolejną stylizację. Jeszcze tak sobie szybciutko pomyślałam, że pokażę Wam, jak ta sukienka wygląda właśnie tutaj, w tym lustrze, bo tam jest strasznie ciemno. Czyli teraz już widzicie, że sukienka jest dzianinowa. I tutaj ma właśnie takie, o, zobaczcie, kieszonki. Można ją zapiąć pod sam koniec tutaj, zrobić taki golf lub też właśnie ją delikatnie rozpiąć. No tak jak mówię, mój najnowszy nabytek. Taka długość. Kot, który płacze jak zwykle. No dobra, lecimy z resztą. A mój dzisiejszy total black look podkreśla Sexy Amber i Michael Kors. Założyłam szalik, bo słuchajcie, dzisiaj są tylko 2 stopnie, więc dosyć zimno. Mój granatowy płaszczyk z Zary, który też już bardzo dobrze znacie. Do tego torba furla i słuchajcie, jestem gotowa, biorę parasol, bo leję i lecę. Moi drodzy, ostatnia stylizacja w tym filmie. Pogoda dzisiaj fatalna, ale słuchajcie, moje serce grzeje, ponieważ udało mi się odzyskać konto na Instagramie, udało mi się odzyskać konto na Facebooku i nawet nie wiecie, jak jestem przeszczęśliwa. Ale na początku myślałam, że założę coś w kolorach, żeby podkręcić jeszcze tę energię w sobie. Niestety dzisiaj obudziłam się z potwornym bólem głowy, więc stwierdziłam, że będzie na luzie, bardziej klasycznie i stonowano, żeby się jeszcze bardziej nie pobudzać. Więc kończymy ten film ze stylizacjami, takim właśnie oto lookiem. Mam na sobie sweterek, który jest od marki Lily Silk i już go doskonale znacie. Uwielbiam ten sweterek, on jest tak niesamowicie ciepły, przyjemny w dotyku. Beżowy, taki beżowo-karmelowo-brązowy w czarne paski. Do tego założyłam czarne, luźne spodnie z mango. I mam mokasyny, takie delikatnie błyszczące, nawet powiedziałam bardzo błyszczące. Mokasyny na takiej delikatnie traperowej podeszwie z Dizzy. A ponieważ muszę wyjść, bo mimo tego bólu głowy jadę właśnie do dentysty, to ubieram się i pokażę Wam, jak będzie wyglądała całość. No i jestem gotowa. Założyłam na siebie jeszcze karmelowy płaszcz od marki Holistic. Wy ten płaszcz doskonale znacie. Do tego tote bag brązowa, karmelowa od Elisabetta Franchi. I jestem gotowa. Pokazuję Wam jeszcze zapach na dziś. I tym właśnie akcentem kończę ten dzisiejszy film, ten pierwszy w tym roku film z moimi stylizacjami zimowymi. Mam nadzieję, że Wam się podobał i też mam nadzieję, że ta opcja 7 dni, a nie 5 dni będzie dla Was nieco ciekawsza. Trzymajcie się, buziaki, do zobaczenia w kolejnej publikacji. Pa! A tak dzisiaj pachnę, myślę, że tego zapachu nikomu nie trzeba przedstawiać. Pierwszy klasyk, typowy kobiecy, nieco pudrowy, cudowny zapach.